Witam serdecznie w kolejnym codzienniku biblijnym. Dziś mamy 12 kwietnia 2022 roku. Drodzy, czy można mieć wszystko, a jednak nie mieć nic? Był taki człowiek, nazywał się Steve Jobs. Umierał na raka trzustki, mając 56 lat, a jego majątek był szacowany na 8 miliardów dolarów. Był świadomy tego, że ma wszystko, a tak naprawdę wszystko, co ma, jest niczym. Na podstawie jego ostatnich słów można stworzyć kilka życiowych rad, które sprawią, że życie stanie się pełniejsze. Pozwólcie, że w Wielkim Tygodniu przytoczę wam kilka z nich. Pierwsza. Nie wychowuj swoich dzieci, aby były bogate. Naucz je, aby były szczęśliwe. Więc kiedy dorosną, będą znać wartość rzeczy, a nie ich cenę. Drugie. Traktuj swoje jedzenie jak lekarstwo. W przeciwnym wypadku lekarstwo będzie twoim jedzeniem. Kochaj i bądź kochanym. Kto cię prawdziwie kocha, nigdy cię nie opuści. Trwaj w relacji z Bogiem i ludźmi. Rozmawiaj z Bogiem i ludźmi. Módl się do Boga i za ludzi. Dziś można dodać jeszcze jedną radę, którą są słowa dzisiejszych haseł biblijnych, zapisanych w Księdze proroka Izajasza w 48 rozdziale 20 wierszu i w liście do Kolosan w 1 rozdziale 13 wierszu. Głośno i radośnie to zwiastujcie, rozgłaszajcie to, roznoście tę wieść do krańców ziemi. Mówcie, Pan wykupił swego sługę Jakuba. Ojciec nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swojego umiłowanego. Drodzy, te słowa nas dotyczą. Naszym zadaniem jest głoszenie prawdy, przeciwstawianie się wszystkiemu, co odciąga ludzi od wiary w żywego Boga. I tu nie muszę wymieniać, bo sami bardzo dobrze wiemy, czym możemy zastąpić niedzielne nabożeństwo, czytanie Bożego Słowa, modlitwę. Kto lub co jest dla wielu ważniejszy od Boga. Ale jako chrześcijanie nie możemy zgadzać się z takim stanem rzeczy. Nie tylko powinniśmy, ale musimy głosić Ewangelię. Słowami, swoim zachowaniem, całym swoim życiem mamy pokazywać, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli jeszcze tego nie robimy, to właśnie nadszedł czas. Zamiast mówić, że młodzież nie chodzi do kościoła, że dzieci nie znają modlitw, czytajmy. Czytajmy swoim dzieciom, swoim wnukom historie biblijne. Złóżmy ręce do modlitwy. Dajmy im przykład. Pokażmy, że jesteśmy zdolni do bezinteresownej pomocy w rodzinie, wśród swoich bliskich. Zapytajmy przyjaciela, czy jest coś, co go dręczy. Być może to właśnie my znajdziemy rozwiązanie z trudnej sytuacji. Módlmy się za drugiego człowieka. Zachęcajmy do tego innych. Nie wstydźmy się głosić Ewangelii Chrystusowej. Nie zastanawiajmy się nad tym, jak postrzegają nas inni ludzie, jak reagują na nasze słowa, na nasze zachowanie. Bądźmy w naszej służbie wytrwali. Bądźmy ambasadorami Chrystusa w miejscu, gdzie żyjemy. Drodzy, na koniec pozwólcie, że przeczytam modlitwę z Bahamów, którą znajdziemy w książeczce z Biblią na co dzień. Niech te słowa staną się naszym wielkowtorkowym wyznaniem. Przychodzimy tacy, jacy jesteśmy, Panie. Oczyść nasze umysły,
aby mogły Ciebie wielbić. Oczyść nasze ręce i nogi, abyśmy mogli Ci służyć. I otwórz nasze serca, abyśmy mogli bezwarunkowo Cię kochać i wielbić. Amen. Zostańcie z Bogiem.